poszukiwaniu Yennefer, swej dawnej miłości, Geralt trafił w pobliże wsi Biały Sad. Zdawało się, że czarodziejka wyprzedza Wiedźmina tylko o krok, ale cały czas pozostawała nieuchwytna. Wadger, nie bądź nierozważny. Słyszałeś o brygadzie Rihet? Tacy jak ty tam służy, nie ludzi. En mi dete est tua tese. Opowiadała, że kiedyś jak Kowalowy synek zaginął, to chłopy zaraz wzięli na skutki wiedźmaka, co akurat polował w okolicy. A że ten coś ma tam. Coś ci mówi? Wychylisz ze mną kufelek? Au! Teraz Derwan. D-E-R-W-A-N-Y. Cisza na morzu, cisza w komnacie, cesarz Emhyr narobił gacie. Wiedział? Kto cię tego? No, ciężko.
Bywaj mi łaski. Nigdy tej przyśmiewki nie powtórzysz. Nikomu. I z Ciężkiem masz się już więcej nie bawić. Ciężko to był najlepszy kolega. Ciężko to głupie. Może nas wszystkich zabić. Zobaczcie, co nas. To pożałuj. 50 lat pracy na nic! Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło i kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat! Wszystko straciłem, wszystko! Przykro mi. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota niby smok. Przestali się do mnie odzywać. Klują na mój widok. A teraz to... Mogę znaleźć tego podpalacza, jeśli jesteś gotów zapłacić. Niewiele mi zostało. Ale dam wszystko, bylebyś mi przyprowadził tego sukinsyna. Żeby dostał, na co zasłużył. Tej nocy, kiedy był pożar, słyszałem, jak coś się rusza za chatą. Szukałem tam potem jakichś śladów, ale nic nie znalazłem. No ale ja nie mam kocich oczu. Powodzenia! Lubisz świerszcze? Gryziesz czy połykasz? Witaj, gospodarzu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni? Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była. Na południe stąd, na wzgórzu.
Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę. Kłopotów?